Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Magda Cycicka, przyjechałam do Państwa z Warszawy, z Fundacji Wspierania Rodzin Korale i chcę Państwu przedstawić formy i sposoby pracy w naszej fundacji, czyli jak odbywa się ta reintegracja u nas w fundacji. Na początku chciałabym Państwu powiedzieć, jaka jest misja, jaka jest idea pracy w naszej fundacji. Działalność fundacji jest nastawiona na pomoc całej rodziny, w całym zakresie. Myślimy o rodzinie jako o pewnym zbiorze, w którym wszystkie elementy oddziaływują na siebie. W związku z tym działaniem naszym podejmowany jest cały system, a nie tylko pojedyncza osoba. Z tego też się wywodzi nazwa naszej fundacji, ponieważ myślimy o rodzinie jako zbiorze tych elementów, tych paciorków w koralach, które są powiązane ze sobą. Jeśli ten sznur zostanie przecięty, one się rozsypują, trudno je znaleźć i później też trudno je związać. Głównym celem naszej fundacji jest praca z rodzinami dotkniętymi kryzysem. Specjalizujemy się w diagnozie właśnie całych systemów i uruchamiamy takie działania, żeby w rodzinie mogło dojść do zmian, które spowodują powrót dziecka do bezpiecznego domu. Takie sztandarowe programy, które prowadzimy u nas w fundacji, to jest program Odzyskać Dziecko i nowy program prowadzony u nas od tego roku, to jest Wspólnie Wychowujemy Popłuć Spotkań. Program Odzyskać Dziecko jest u nas realizowany od 5 lat. Jest to program finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawy i obejmuje wyłącznie mieszkańców Warszawy, jest 20 takich rodzin i ma na celu zapobieganie umieszczeniu dzieci w placówkach. Jest to takie dla nas działanie pożądane, bo chcemy działać głównie prewencyjnie. Natomiast jeśli już dzieci znajdują się w danej placówce, to też działamy w kierunku powrotu do domu. Oparty jest na dwóch założeniach. To jest to założenie podstawowe, że w rodzinie musi dojść do zmiany, żeby dziecko mogło powrócić. I osoby, które przeszły już program, nasi, powiedziałam, absolwenci, pomagają tym, którzy są na tej drodze. Oni są zapraszani do nas na grupę i dzielą się tym, co im pomagało w tej drodze odzyskiwania dzieci, co było dla nich przeszkodą i jak sobie z tym radzili. Cele szczegółowe to jest diagnoza systemu rodzinnego i określenie jej zasobów, czyli to, co jest wartością w danej rodzinie, motywowanie rodziców do zmian, aby dziecko mogło powrócić, stworzenie warunków psychologicznych, tak, żeby te zmiany były możliwe w tej rodzinie, stworzenie indywidualnego planu powrotu dziecka do domu. Ja będę to omawiała dla każdej z rodzin, która jest u nas stworzony, jest specyficzny dla niej indywidualny plan powrotu dziecka, gdzie są wypisywane wszystkie niezbędne działania, na które ma zgodę rodzina, bo to jest też bardzo ważna rzecz, że zapisujemy w nim wyłącznie to, na co rodzina się zgadza. Nie ma czegoś takiego, że jakikolwiek działanie jest narzucane z naszej strony, a rodzina mówi, nie, my nie damy rady. Wspieranie i motywowanie rodziców w realizacji tego planu. Jeśli chodzi o naszą pracę, no to tutaj oczywiście niezbędna do osiągnięcia sukcesu jest interdyscyplinarność i współpraca z innymi instytucjami wokół rodziny. Współpracujemy z sądami, OPS-ami, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami terapeutycznymi, pedagogami i wszystkimi służbami, które są jakby wypełniają jakąś rolę w danej rodzinie. Jakie są etapy? Na początku rekrutujemy dane osoby. Rekrutujemy je, jakby rekrutuje je pracownik fundacji. Są one do nas przysyłane przez
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinne, przez koordynatorów. Rodziny też biologiczne w tej chwili mają taką wiedzę, że w Warszawie jest tego typu organizacja i jest to przekazywane drogą pantoflową. Czasami jest też tak, że zgłaszają rodziny biologiczne, rodziny zastępcze, które jakby pracują na rzecz powrotu dziecka do domu. Później jest etap przygotowania rodziców do zmian. To jest taki etap, kiedy to jest jakby cykl warsztatów, kiedy mówimy o tym, czym jest zmiana, co jest nam potrzebne, żeby tej zmiany dokonać, co jest przeszkodą i jak możemy sobie z tym radzić. Następnym etapem są spotkania indywidualne, genogramowe, kiedy staramy się rozpisać historię rodziny pod kątem właśnie zasobów. Sprawdzamy, kto może być dla nas pomocny, czy jest ktoś w rodzinie, czy jest ktoś w takim zapleczu, który może być wsparciem dla rodziny, ale również wsparciem dla dziecka, czy wsparciem w ogóle w naszych działaniach. Ale także pokazujemy pewne schematy rodzinne, które no, tak naprawdę niszczą daną rodzinę, czyli nie wiem, powtarzająca się ten schemat alkoholowy od pokoleń. Później jest pisanie planu indywidualnego. Ten plan pisany jest w grupie, czyli nie tylko pracownik fundacji mówi o, czy sugeruje pewne działanie, które rodzina powinna podjąć, ale również osoby z grupy, również rodziny, które są w takiej samej sytuacji jak ten beneficjent. Następny etap to już jest etap, kiedy rozdzielane są działania. To są rozdzielane działania na pracę indywidualną i kontynuację tych spotkań grupowych. Grupa ma tutaj bardzo duże znaczenie, takie wsparciowe. Ona się dopytuje, dlaczego ktoś jest, jak się to udaje. To jest też trochę wymiana takich doświadczeń w trakcie, kiedy beneficjenci mają przerwę, idą na papierosa. Ma ona bardzo duże takie działanie terapeutyczne i jeśli się to tylko udaje zrobić, żeby rodzina mogła brać udział w tych warsztatach grupowych, to ma to też jakby duże znaczenie takie pomocowe. Ostatnim etapem jest praca z dzieckiem i rodziną, kiedy jest dziecko zapraszane również do tych spotkań w fundacji. Problemy, z którymi się spotykamy, to Państwo prawdopodobnie też wiedzą, wykluczenie społeczne, wielopartnerstwo, alkoholizm, choroby psychiczne i somatyczne, przemoc fizyczna i psychiczna, zadłużenia, niepełnosprawność intelektualna i fizyczna, wielodzietność czy wczesne macierzyństwo. Ostatnio mamy też sporo bardzo młodych mam. Jakie są założenia? Założenie jest takie, że trwa on nie dłużej niż 2 lata. Takie środki miejskie ograniczają nas często do 1 roku, bo tak nam jakby takie są wyłącznie środki. Natomiast tak, powiem szczerze, doświadczenie jest takie, że się nie wyrabiamy, czy rodziny się nie wyrabiają do dokonania takich zmian w ciągu tego roku i trzeba następnego roku, żeby je tak doprowadzić do końca. I w związku z tym jakby tego następnego roku bardzo nam brakuje. Zasada jest taka, że jeśli rodzina rokuje, jeśli pracuje dalej, to pracownik fundacji ją w dalszym ciągu, tak powiedziałabym, holuje, no już w takim aspekcie pro bono, bo inaczej jakby tego się dalej wykonać nie da. Program jest prowadzony z grupą rodziców i indywidualnie. Tutaj w odróżnieniu do tego, co prezentowała Magda, u nas choroba alkoholowa nie wyklucza rodziców z programu. To jest trochę tak, że jest to przez nas sprawa omawiana. Staramy się motywować naszych beneficjentów do podjęcia terapii alkoholowej. Jeśli to nie wychodzi, to wtedy zastanawiamy się, jakie są inne możliwości w tej rodzinie dla tego dziecka. Trochę omawiamy z tą rodziną ten aspekt, że widocznie to nie jest ten moment, kiedy rodzina może odzyskać dziecko, ponieważ cały czas problemy trwają.
I następnym aspektem jest to, o czym też mówiła Magda, to jest taka prawdziwa informacja zwrotna. To jest taki element, na który, taki element pracy, czyli to, co dostajemy, tą informację zwrotną od wszystkich służb, które są wokół rodziny, my przekazujemy rodzinie, jakie są zarzuty wobec nich. I trochę mówimy w takich kategoriach, co możemy zrobić, jak możemy na to odpowiedzieć. Czy jeśli jest zarzut choroby alkoholowej, czy możemy na to odpowiedzieć w ten sposób, że beneficjent podejmuje terapię alkoholową. Czy jeśli jest zarzut taki, że dziecko jest niedopilnowane w domu, czy rodzice nie mają odpowiednich umiejętności, to wtedy jest szkoła dla rodziców. W jaki sposób my możemy jakby odpowiadać na zarzuty różnych służb i ja sobie wyobrażam, że to też dla specjalistów nie zawsze tak dobrze brzmi, natomiast rodzice to mówiąc nieładnie kupują. Oni jakby wiedzą to, że jest zarzut, oni mają na ten zarzut trochę odpowiedzieć i szukają tego pola takiego, gdzie mogą na to zareagować. Z kim współpracujemy? No to są OPS-y, pogotowia opiekuńcze, domy dziecka, WCPR, kuratorzy sądowi i inne organizacje pozarządowe, które również do nas zgłaszają beneficjentów. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ tu już zostało to powiedziane, że wyłącznie wtedy, kiedy ta praca systemowa jest możliwa, to wtedy w ogóle mamy szansę na sukces. Ponieważ jeśli każdy będzie jakby ciągnął w swoją stronę, to ten chaos, który się tworzy wokół klienta i powoduje rzeczywiście tą jego stagnację i brak reakcji, ale też bardzo dużą frustrację, ponieważ on nie wie, czym w pierwszej kolejności ma się zająć. Co przeszkadza? Co nam się jakby, co utrudnia tą drogę odzyskiwania dzieci przez beneficjentów. To jest ten brak współpracy systemowej. Brak motywacji ze strony specjalistów. To jest trochę takie, tutaj też chyba będę o tym mówiła, że nie udało się do tej pory, to teraz też się nie uda. Nasze doświadczenia fundacyjne są takie, że czasami się udaje, że po prostu przyszedł odpowiedni moment, że wcześniej ta mama, nie wiem, straciła dwójkę dzieci, ponieważ wtedy nie była w stanie ich trzymać. Natomiast w tej chwili już na tyle dojrzała, już ma jakieś swoje własne zasoby, których nie miała wcześniej i w tej chwili może się to udać. Sztywne trzymanie się przepisów. Proszę Państwa, pracujemy z czynnikiem ludzkim. Czasami te przepisy po prostu nam utrudniają tą pracę i ta umiejętność też przejść, no może nie przejścia, ale wyjścia trochę poza granice tych przepisów, bardzo nam w tej pracy pomaga. Papierologia, to tutaj też była mowa o tym, że po prostu często pracownicy przede wszystkim tych służb publicznych są obarczeni obowiązkiem wypełniania szeregu papierów, no i wtedy bardzo trudno zobaczyć człowieka poza tymi papierami. Taka nieumiejętność oceny klienta przez służby. I ja o czym tu mówię? Tutaj mówię na przykład o sytuacji jednej, która mnie spotkała, kiedy przyszła do mnie pani z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, przyprowadzoną przez pracownika innej organizacji, która nie była w stanie sama się obsłużyć. Prosiła o piciu, prosiła o jedzonko. Proszę Państwa, taka osoba nie jest w stanie zapewnić bezpieczny dom. W związku z tym to też jest kwestia oceny. Można jej pomagać, jej indywidualnie, ale to nie jest osoba, która jest w stanie wypełnić takie obowiązki rodzicielskie. Ale też powiedziałabym, że jest też druga strona medalu tutaj, ponieważ czasami mi się zdarza tak, że spotykam osobę, która mówi, że ta pani w życiu nie posprząta, ja w to nie wierzę, jej się nie uda, a ja widzę naprzeciwko siebie panią doskonale zadbaną, mającą wszystko poukładane i ja myślę sobie, że standardów tej pani nie jesteśmy w stanie spełnić,
ale jesteśmy w stanie pomóc naszej pani, naszej beneficjentce w tym, żeby ogarniać to lepiej, żeby była wystarczającą jakby mamą dla swojego dziecka. Być może nie w tych bardzo wysokich standardach, bo to nam się nie uda, bo trochę też trzeba, proszę Państwa, wiedzieć, że tym rodzicom nie zabrano dzieci bez powodu. No są powody, oni mają te nieumiejętności, które powodują to, że to dziecko znalazło się w pieczy zastępczej. I my nie mamy możliwości, żeby zrobić z tego bardzo wysoki poziom. My możemy po prostu jakby podnieść te ich kompetencje, umiejętności o pewien stopień. Natomiast prawdopodobnie nie uda nam się zrobić po prostu takiego fachowca w każdym zakresie. Brak zrozumienia specyfiki pracy to jest też taka sytuacja, też właśnie kwestia tych standardów, to często w szkole mi się zdarza z pedagogami, nie wiem czy tutaj wśród Państwa, ale też nie z wszystkimi, to żeby było jasne. Natomiast też jest, co się nie udaje, ponieważ jakby nasi klienci się nie wyrabiają. To jest trochę tak, że oni mają ten lęk i strach przed kolejnym urzędnikiem. Oni tych spotkań mają już tysiące poza sobą. I kolejne spotkanie to jest kolejny brak zaufania, kolejne sprawdzanie. Oni mają też duże poczucie bycia ocenianym. W związku z tym ten czas budowania takiego przymierza terapeutycznego jest dużo dłuższy. Zbyt duża ilość wymogów. To jest to między innymi, co o czym mówiła Magda, że nasi beneficjenci muszą w pewnym momencie zrobić wszystko. Muszą zająć się swoją terapią, dzieckiem, zadłużeniem, chodzeniem do pracy. Jakby ta ilość zadań, która jest nakładana na nich, no jakby jest niemożliwa do realizacji od razu. Między innymi też pracownik fundacji ma taką rolę koordynatora, który informuje inne służby, na jakim etapie jest nasz beneficjent, czyli mówi na przykład, że dana osoba podjęła terapię alkoholową i że to nie jest dobry moment na podjęcie pracy, że trzeba przeczekać te 3 miesiące i zobaczyć, co się zadzieje dalej. Niesystematyczność spotkań, no to jest rzeczywiście kwestia tego, że nasi klienci chodzą sobie jak chcą, chodzą w kratkę i raz są bardziej zmotywowani, raz mniej. Dużą pomocą jest tutaj ta grupa, z którą są w stanie, bo to oni też trochę mają taki pomysł na to, żeby trochę to też traktować jako spotkanie towarzyskie, ale to ma też jakby działanie terapeutyczne. Jakie mamy sukcesy, powiedziałabym, w tym roku? No to jest 17 rodzin, które wzięło udział w programie, w tym 40 dzieci. 7 dzieci wróciło z placówek i rodzin zastępczych do domów. 10 dzieci zostało uchronione przed placówką. 5 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych, co też uważamy, że jest sukcesem. To trochę, ja tutaj mam chyba trochę inne zdanie. Pracowałam w placówce i zgadzam się z tym, że po prostu to często jest, ten pracownik placówki ma tyle zadań, tyle dzieci pod swoją opieką, że jest mu trudniej się wyrobić niż w przypadku rodzin zastępczych, gdzie z założenia po prostu tych dzieci jest mniej. 7 dzieci ma szansę na powrót dzieci jakby do domu. W dalszej perspektywie to jest to, o czym mówiłam wcześniej, to nasze takie ograniczenie czasowe. Drugi program, który jest realizowany u nas, to jest Pokój Spotkań. To jest program dzięki środkom norweskim. Daje nam dużo większe możliwości manewru. Mogę powiedzieć, że jest to program pilotażowy. Nie wszystko się tutaj udało i na pewno on będzie modyfikowany w następnych latach. Celem spotkania jest włączenie rodziców biologicznych w proces wychowania dzieci, które są w rodzinach zastępczych. Pokój spotkań jest miejscem, gdzie rodzice biologiczni i zastępczy mają rozmawiać nad wspólnym pomysłem jakby wychowania dziecka.
I rezultatem tego programu mają być plany indywidualne, pisane przez obydwie rodziny. Jakie są założenia? To są dwie edycje programu po 10 miesięcy, 40 rodzin, 20 w każdej edycji, dotyczy rodzin zastępczych, spokrewnionych i zawodowych i jest skierowany do mieszkańców Warszawy i okolic. Dlaczego w ogóle taki pomysł powstał? W wyniku naszej pracy w ramach programu Odzyskać Dziecko zauważyłyśmy, że po to, żeby budować swoją tożsamość i jej identyfikację, dziecko potrzebuje kontaktu z wszystkimi ważnymi osobami, które są wokół niego, czyli z rodziną biologiczną i z rodziną zastępczą. On oczywiście również powstał z myślą o rodzinach biologicznych, tak żeby im stworzyć bardziej komfortowe warunki spotkań z dzieckiem. W Warszawie jest mało takich miejsc i nie zawsze to się udaje. To jest często tak, że to przy jakimś stoliku, nie wiem, przy kolejnym urzędniku się odbywa i no, ma to taką jakość, a nie inną. Edukacja ze strony specjalistów, czyli pracownik fundacji, który uczestniczy w trakcie takiego spotkania, daje informację zwrotną rodzicom biologicznym, czyli to jest prawidłowe, to jest fajne, na to dziecko dobrze reaguje, ale na przykład tego pani nie powinna robić swojemu dziecku. Rozdzielenie problemów rodziny biologicznej od rodziny zastępczej, czyli skupienie się trochę na dziecku pomimo tych różnic, które są pomiędzy dwoma rodzinami. Gwarancja tych kontaktów zarówno dla rodziny biologicznej, jak i dla rodziny zastępczej, ponieważ on się odbywa pod okiem specjalisty, oni nie są zostawieni sami. I informacja zwrotna. To jakby to samo się tyczy rodzin zastępczych, kiedy ta gwarancja jest. Jest ta informacja zwrotna również do rodziny, z rodziny zastępczej. I jest jeszcze jeden element, o którym mówiła tutaj pani Lidia. Nie każda rodzina biologiczna chce się spotykać z rodziną zastępczą i odwrotnie. I to jest jakby wyjście naprzeciw, że my przejmujemy jakby trochę obowiązki organizacji tego miejsca i realizacji pewnych obowiązków, które również wynikają z ustawy. Etapy. No to jest zgłoszenie rodziny, to jakby każdy może tutaj ze służb to zrobić. Pierwszy kontakt z zainteresowanymi bez udziału dziecka. Później spotkanie rodzic z dziecko z pracownikiem fundacji. Omówienie tego kontaktu. Plan indywidualny pisany z obydwoma rodzinami i spotkania dobrego kontaktu. Doświadczenie jest takie, że jeśli jakby dochodzimy do tego etapu, to pierwsze spotkania odbywają się na terenie fundacji, natomiast później jest tak, że zarówno jedna potrzeba, jakby potrzeba jednej rodziny i drugiej jest taka, żeby wyjść na zewnątrz, żeby tego już nie organizować na terenie fundacji. Jeśli to się udaje, no to wtedy można to robić poza fundacją. Jakie w ogóle programy są realizowane w ramach w tej chwili programu Pokój Spotkań, ale również czasami w ramach Odzyskać Dziecko, to trochę jest tak, że w zależności od tego, jakie środki dostajemy na poszczególne programy, to jest tak, warsztaty umiejętności pielęgnacyjnych. To są warsztaty prowadzone przez dwie położne i mają one za zadanie po prostu taką edukację higieniczną dla naszych rodzin. Jest to bardzo ważny element, ponieważ te najczęściej rodziny nigdy wcześniej nie były pod tym kątem edukowane. Warsztaty umiejętności wychowawczych, które też są, jakby rozumiem, organizowane w różnych innych miejscach. Natomiast o tyle jest to ważne, żeby to się odbywało w takich, a nie innych warunkach, że nasi rodzice wypadają z tych warsztatów na mieście, ponieważ te ćwiczenia uwzględniają po prostu kontakt z dzieckiem. I konfrontacja z rodzicami, którzy mają dzieci przy sobie,
z tymi, z którymi nie mają, powoduje to, że one po prostu z tych programów zewnętrznych wypadają i dlatego też należy je organizować w takich specyficznych miejscach, gdzie pozostali uczestnicy programu są w po prostu w podobnej sytuacji. Zabawy i budowanie kontaktu z dzieckiem metodą Weroniki Sherborn. My po prostu tych naszych rodziców uczymy, jak się bawić z dziećmi. Często to studenci są im do tego zadania przez nas zatrudniani. Diagnoza. Ona jest nie tylko w kierunku SI. Robimy diagnozy w kierunku alkoholowego zespołu płodowego, ogólnego rozwoju. Ja będę to jeszcze omawiała jakby za chwilę, jakie to ma też jakby konsekwencje. Edukacja seksualna dla nastolatków to jest nowa rzecz, która wyniknęła w tym roku, że te nastolatki również nie pobrały żadnej edukacji wcześniej. W związku z tym potrzeba nam kogoś, kto nauczy te dzieci jakby, co jest prawidłowo, co jest normą, a na co jakby muszą reagować. Kurs pierwszej pomocy. Proszę Państwa, to jest wynik takiej mojej interwencji z rodziną, w rodzinie zastępczej, gdzie dziecko się topiło. I zanim przyjechał helikopter, to mama, która była wyposażona w takie umiejętności, stosowała mu po prostu te zasady pierwszej pomocy i dzięki temu dziecko przeżyło. I ja myślę, że tego typu umiejętności w tych rodzinach też są bardzo potrzebne. Statystyki. 21 rodzin wzięło udział w tym programie. W sumie 40 rodzin z jednej i z drugiej strony. 32 dzieci, dobrze? 4 rodziny skorzystały z pokoju, czyli doszły do tego etapu. Tylko 4 rodziny. 10 rodzin było edukowanych w zakresie spotkań i kontaktów i dowiadywała się z dziećmi. I wszystkie rodziny przeszły edukację w zakresie kontaktu i zabaw. Jakie są sukcesy jakby w liczbach? 10 rodzin kontaktuje się z dzieckiem i stosunki z rodziną zastępczą znacząco się poprawiły. 2 rodziny to jest szczególny przypadek. To jest przypadek mamy niepełnosprawnej intelektualnej, która trafiła do nas poprzez terapeutę terapii zajęciowej, której stan bardzo się pogorszył po zabraniu dziecka, także trafiła na klinikę Nerwic. Natomiast ona przychodzi do nas, w tej chwili kontakt z dzieckiem jest niemożliwy, ale od chwili, kiedy dostaje informacji, co się dzieje z dzieckiem, są jej pokazywane zdjęcia, jej stan się bardzo ustabilizował. No jakby tutaj nawet mamy informację, że lekarz postanowił wycofać leki. I na razie jest to w ten sposób kontynuowane i nie wiemy, czy to będzie jakby miało też inny zakres w późniejszym czasie. Na razie jakby to jest wystarczające. I drugi przypadek, kiedy rodzina, opiekun zastępczy zmarł, dziecko trafiło do nowej rodziny zastępczej, zawodowej, dość dobrze sytuowanej, która nie chce mieć kontaktu z braćmi, którzy są jakby recydywistami i po prostu jakby sobie nie życzy tego kontaktu. Natomiast rozumie to, że dziewczynka ma takie potrzeby i to jest właśnie organizowane u nas w siedzibie fundacji. Jakie są porażki? No mamy też porażki. To jest trochę tak, że brak współpracy ze strony rodzin zastępczych. My jesteśmy jednak kojarzeni jako organizacja dla rodzin biologicznych, co jest jakby poniekąd prawdą. Natomiast to jest też tak, że my na pewno podstawową naszą jakby wartością i celem jest dobro dziecka. I to nie jest też tak, że my każdą rodzinę biologiczną tutaj zachęcamy do integracji. Trzymanie się starych historii, czyli tego, co się zdarzyło przed kilkoma latami, wracanie do tego, obawa przed kontaktem z rodziną biologiczną, bycie formalnie rodziną zastępczą, natomiast mentalnie rodziną adopcyjną i złe szkolenia. Złe szkolenia jakby rodzin zastępczych, chociaż muszę powiedzieć, że również nasze takie tutaj
spostrzeżenia, ale również w kontakcie z koordynatorami rodzin zastępczych jest takie, że te szkolenia obecnie są zdecydowanie lepsze i że szkolone obecnie rodziny mają świadomość, jak ważny jest kontakt z rodziną biologiczną. Nie wiem, ile mam czasu. Nie mam. Nie mam. Dobrze, to tylko powiem tak. Rzeczywiście u nas zawsze są te diagnozy dzieci robione. Są one dość specyficzne, ponieważ one wymagają dłuższego czasu. Tutaj trochę opisuję dlaczego. No dlatego, że po prostu jest duży lęk, obawa. Mówiłam o tym przymierzu terapeutycznym, który się długo buduje. Bycia ocenianym przez rodziców i tym podobne, to powoduje to, że tych spotkań potrzeba jest więcej i potrzebna jest naszym rodzicom informacja zwrotna z taką instrukcją, co należy zrobić. To znaczy tak, nie dajemy naszym rodzicom diagnozy pisaniem specjalistycznym, językiem diagnostów, ponieważ ona jest niezrozumiała chyba dla przeciętnego zjadacza chleba, a co dopiero dla naszych rodziców. Jest ona jakby pisana z myślą o nich. Podawane są miejsca, gdzie można stymulować dzieci, gdzie można szukać dla nich pomocy. I także jest taka informacja do nich, co można robić w domu, czym mogą się zająć samodzielnie. To już tutaj jest wiadomo, że to jest sporo też dzieci z pozabezpiecznym stylem przywiązania, jakby z dysfunkcjami, z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Ja mam tutaj jakby rozpisane coś, jakby co w ramach tej diagnozy z dziećmi, co jest w ramach tej diagnozy z rodzicami. Ja bym powiedziała, że taka konkluzja jest taka, że ci rodzice nasi, lękowi, przymuszani, niekontraktowi, to są dokładnie te same dzieci, które w tej chwili mamy pod opieką. My to wiemy z genogramów, które mamy rozpisane. To są dzieci placówkowe, z chorobami rodziców, z opuszczeniem, wykluczeniem i są takimi, a nie innymi rodzicami. W związku z tym jedyną poniekąd szansą na pomoc dzieciom, które w tej chwili są pod naszą opieką, jest po prostu pomoc ich rodzicom, żeby oni byli fajniejszymi, lepszymi, bardziej zapobiegawczymi rodzicami, bo wtedy też i te dzieci będą w przyszłości innymi rodzicami. No to chyba tyle. Tu jest kontakt do nas, do fundacji. Mam nadzieję, że się wyrobiłam. Dziękuję bardzo.